bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. Przez Ciebie, o Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg, a my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłszy do Twoich stóp. O Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich cnót rozlewasz woń. O Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich cnót rozlewasz woń. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Witam was, siostry i bracia, szczególnie z naszej grupy pielgrzymkowej. Wchodzimy w tajemnicę Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa, stając jak zawsze w czasie mszy świętej Matka Najświętsza przy nas. Pragnie, żebyśmy jako kapłani najlepiej spełniali tą Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa, uczestniczyli Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu. Przeżywając tę chwilę, prosimy na początku mszy świętej o różne dary łask. Tak mi proszono, by poprosić za Kacpra, wnuczka pani Darii, także za Rafała, ale także za panią Barbarę Skalik, za Annę, za wszystkich nam bliskich, chorych, cierpiących, ale także za nas tutaj jesteśmy obecni przy Matce Bożej, przy Jezusie Chrystusie. Prosimy także za nas nieśmiało o te łaski potrzebne nam, żebyśmy wytrwali w dobrym, w świętości. Świadomi, że jesteśmy grzeszni przed Bogiem, przeprośmy Boga za nasze zaniedbania, za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się pomnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. On ich ołtarze zburzy i stele powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana. Zresztą, cóż nam król pomoże? Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Awen, grzech Izraela.
Ciernie i osty porosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom, przykryjcie nas, a wzgórzom padnijcie na nas. Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Wykarczujcie sobie karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość. Oto Słowo Boże. Zawsze szukajcie Bożego oblicza, zawsze szukajcie Bożego oblicza. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozsławiajcie wszystkie Jego cuda, szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił. O Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja. 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 Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i cennik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz, Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan, i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, który świecasz serce i myśli nasze, dodaj nam ochotę i zdolność, ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Pan Jezus dzisiaj wymienia tych apostołów pierwszych,
Pan Andrzej zapytał mnie, który jest Jakub, młodszy czy ten właśnie, który był wymieniony na początku. Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. To do niego dzisiaj pojedziemy, do Jakuba, syna Zebedeusza, bo jeszcze jest ten następny Jakub, syn Alfeusza. To dzisiaj przed nami się tak otwiera łaska pielgrzymowania. Przybyliśmy tutaj do Matki Bożej i tak właśnie zastanawiałem się, co Matka Boża dzisiaj jeszcze może nam powiedzieć. Czy pamiętamy jej orędzie, przesłanie? Te cztery żądania Matki Bożej. Modlitwa różańcowa, szczególna modlitwa, która przemienia serca i wszystkie sytuacje, które są nie do zniesienia nieraz po ludzku mówiąc. Drugie przesłanie Matki Bożej to właśnie pokuta, umartwienie, tak jak dzieci w Fatimie podjęły te właśnie drobne umartwienia, ale wszystko to, co ich bolało, nawet to, że z nich się śmiali, to, że przeżywali różne sytuacje w rodzinie, że nieraz rodzice im nie pozwalali pójść na miejsce objawień, nie dowierzali. Wszystko to polecali Matce Najświętszej. Więc ten duch pokutny, te wszystkie nasze umartwienia, dolegliwości ofiarujemy Bogu. Trzecie przesłanie to przesłanie Matce Bożej, ten dar poświęcenia Rosji i także całego świata. I to przesłanie Matki Bożej, żebyśmy właśnie wspólnie, razem mogli otwierać dla Boga ten dar łaski nawrócenia poprzez pierwsze soboty miesiąca, czcili niepokalane serce Maryi. I tak można się zastanawiać, czy tak rzeczywiście w naszym życiu jest. Czy kochamy różaniec, czy czasem się nie zniechęcamy po jakichś paru dniach, czy nie odkładamy, bo może za mało czasu już mamy. Zawsze się spieszymy. Dlatego Matka Boża prosiła, żeby w czasie tych sobotnich nabożeństw rozważać tajemnice różańcowe. Żebyśmy się nie spieszyli. Jeszcze jak ktoś był w Medjugorje, to Matka Boża, módlcie się sercem. Żebyśmy nie odmawiali różańca tak na akord. Im więcej, tym lepiej. Ale odmawiali z wielką miłością do Matki Bożej. Zawsze czuli jej obecność przy nas. I właśnie ta obecność przy nas, gdy przychodzimy tutaj na to miejsce, wydaje się tak zbyt bardzo proste dla nas, którzy przyszliśmy i nieraz może oczekujemy różnych cudów i znaków. Ale gdy sięgniemy do naszych wspomnień, niedawno dostałem książkę pożyczoną przez pana Andrzeja, Anatol Kaszczuk. To nie wiem, czy dobrze pamiętam to nazwisko, ale on właśnie opowiada, jak nauczył się różańca, jak trudno by było rozmyślać, rozważać tajemnice, jak szukał książek, jak prosił różnych ojców zakonnych o ten dar łaski rozmyślania, czyli rozważania. Jak człowiek potrafi rozmyślać, rozważać, to znaczy, że czuje tą boską obecność, boską miłość, bliskość Matki Bożej. Gdy przestanie rozważać, to wtedy wpadnie w ten wir przyzwyczajenia, czyli różaniec stopniowo się staje takim darem, który się przyzwyczai. W jakimś momencie, gdy nam już widzimy, nie spełnia Matka Boża naszych próśb, o które prosimy, na przykład ktoś nie doznaje zdrowia, czy nie zmienia się w naszym życiu, no to wtedy bardzo szybko odkładamy tą broń. Przechodzimy do własnych działań, do własnych możliwości. Gdy dzisiaj my tak patrzymy na naszą ojczyznę Polskę, to właśnie potrzeba nam, w naszej ojczyźnie, takich ludzi, którzy się nie zrażą modlitwą różańcem. Gdy widzimy, jak poprzednie władze rządziły naszą ojczyzną, wiele dobrego zrobiły, ale nie umiały tak do końca wprowadzić nauki Kościoła, żeby nie było aborcji, żeby nie było antykoncepcji, ta, która niszczy nasze małżeństwa, rodziny.
to właśnie tak, począwszy od pana prezydenta, uznanie in vitro, później jakaś po części aborcji i tak dalej, troszkę tak zachowawczo, nie ma takiej otwartości, żeby nie zabijaj. Pan Bóg mówi nie zabijaj, a więc nie cudzołóż, nie kradnij, więc to są przykazania, które Matka Boża pragnie nam dopomóc spełniać. I właśnie gdy wczoraj była ta demonstracja pod Sejmem za księdzem Michałem Olszewskim, tak zerknąłem tylko, w tyle słyszałem, jak odmawiano różaniec. Było dużo ludzi pod Sejmem. Właśnie tak potrzeba dzisiaj. Tak zwyciężała rewolucja na Filipinach różańcowa. I tylko modlitwa różańcowa pomoże zwyciężyć i wprowadzić pokój, odsunąć te władze, które tak niszczą naszą ojczyznę, Polskę i wszystko, co polskie, co narodowe, jakby sprzedając naszą ojczyznę w ręce obcych. Jak to zawsze czynili zdrajcy? Jak ich pokonać? Jak ich odsunąć? No właśnie tylko modlitwą różańcową. Ale my nieraz chcemy własnymi sposobami, no i właśnie to ulegamy tym podszeptom złego ducha, że może właśnie swoimi sposobami lepiej to zrobimy. Dlatego Matka Boża prosi, abyśmy w sposób szczególny przeżywali pierwsze soboty miesiące, podobnie jak pierwsze piątki. Ile nas jest na tych nabożeństwach, czy rzeczywiście przeżywamy wynagradzającą komunią świętą w pierwsze piątki, pierwsze soboty, wynagradzając wszelkie te grzechy, zniewagi, jakie przyszły na naszą ojczyznę, no i na cały świat. Żeby wynagradzać, to znaczy, czyli kochać Matkę Bożą, to właśnie przyjechaliśmy na ten szlak pielgrzymowania tutaj do Fatimy, żeby przybliżyć się do Matki Bożej, że sami z siebie jesteśmy nie do końca i słabi, i grzeszni, kochający Boga. Dlatego prosimy Matkę Bożą, tak jak ona prosiła, żeby po każdej dziesiątce jeszcze odmawiać tą modlitwę. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Zanieśmy do Boga nasze modlitwy i prośby, prosząc tutaj w tym miejscu objawień blisko Matki Najświętszej o te łaski spełnienia naszych próśb. Prosimy Cię, Panie Jezu, za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby byli dla ludu Bożego dobrymi pasterzami. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za ludzi smutnych, zrozpaczonych i zniechęconych, aby w ich sercach była nadzieja. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, za chorych i cierpiących, aby nie tracili ufności i doświadczali Twojej pomocy przez ludzi dobrej woli. Polecamy naszych bliskich chorych i tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za tych, którzy zagubili się na drodze wiary, aby odnaleźli Ciebie w sakramencie pokuty i pojednania. Ciebie prosimy. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, za dzieci i młodzież, aby kochały Ciebie i okazywały szacunek każdemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za nas samych, abyśmy byli wierni Twoim przykazaniom i w każdej sytuacji naszego życia przychodzili do Ciebie. Polecamy naszą ojczyznę Polskę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. 25 strona. Fatimie objawił potęgę swą Bóg. Cieszyli się wierni, lecz dąsał się wróg.
Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, 25. Tam dzieci widziały prawdziwy ten cud, zjawiła się Pani, gromadził się lud. Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja. Do Kowada Iria tłum spieszył się znów, by witać swą Panią i słuchać jej słów. Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave. Siódma zwrotka. I kochać różaniec niebieski ten dar, i Bogu w ofierze miłości dać żar. Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół, pielgrzymują w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem miejsca Jose oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Franciszkiem i Hiacyntą z Fatimy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, by odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami wszystkimi. Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Niech przyjęcie ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, posty Jożywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Jako dziękczynienie zaśpiewajmy hymn razem z Maryją. Wielbi dusza moja Pana. Strona 40.
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha. Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę. Łaskawym okiem wejrzał na Dawida cór. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Bo wielkimi darami uczczona od tego, którego moc przedziwna święte imię. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszy, bogaczów z niczym puści, winem z nieroz. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, wspomniał na niu, życzył mu miłosierdzia wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzku złego ducha, bądź naszym obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty w ocu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tak umocnieni darami boskiej miłości, niech Wam Bóg błogosławi na ten dzień pielgrzymowania. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Strona 37. My chcemy Boga, Panno Święta. Usłysz naszych wołań głos, miłości Bożej dźwigać chcemy.